The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy. Lies of P. Jest to ostatni prawdopodobnie materiał, w którym zobaczymy wszystkie zakończenia dostępne w grze. Jestem teraz na drugim save'ie, w którym właśnie Sofii nie spełniłem jej życzenia, zostawiliśmy tam. Ona finalnie tam chyba umarła, z tego co Jimmy nie powiedział. No, ale Manus pokonany i tak dalej, więc lecimy. Zostaje nam teraz chyba pogadać z Geppettem, tak mi się wydaje. Now him, he really scared me. A human becoming a god? Terrifying. But a puppet becoming a human, now you have my attention. Suit yourself, but sounds fun to me. I wonder, what'll happen now? I sure don't know. But I do know one thing. You're stuck with me, and I'm stuck with you, pal. Wouldn't have it any other way. Okay. Może przyjdzie tam zobaczyć to lepsze zakończenie. W miarę szybko. Znaczy też myślę, że jak będę musiał zobaczyć z tym bossem, to finalnie chyba jednak pozwolę sobie przyspieszyć całość. O, dobra, pokażę wam obie walki. Dobra, mamy Stargazer. Się nazywa. Pod otchłanią jest oczywiście Geppetto zaznaczony i tutaj, no, nawet widać, jest jedna wielka, jebitna arena i raczej wybór jest, czy wybór. Wiadomo, co się stanie. Gadu, gadu. Jak się zgodzimy, no to jedno zagłoszenie. Jak nie, to walka i drugie. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze obczajmy tę całą rękę Boga, którą zdobyliśmy przy materiale, a której nie sprawdziłem. Ręka Boga zdobyta po pokonaniu Simona Manusa, tajemnicza relikwia, którą alchemicy traktowali jak świętość. Alchemicy wierzyli, że kiedyś istniał Bóg, który został rozerwany na strzępy, próbując dać wieczne życie ludziom, których ukochał. Dlatego też chcieli go wskrzesić. Bóg jednak był pogrążony w głębokim śnie i nie odpowiedział na ich modlitwy. Nagrań finalnie nie wysłuchałem na tym drugim save'ie, ale to na drobie. W miarę szybko, myślę. Dobra. No to co? Czas na pierwsze zakończenie, w którym myślę się zgodzimy. I może specjalnie na to wróćmy do tego naszego początkowego stroju, czyli właśnie do białej koszuli. No a potem po prostu będę myślał, co tam było, co tam sobie założymy. Tak zaczęliśmy na początku, no to pierwsze zakończenie niech też w tym stroju się prezentuje nasz Pinocchio. I knew you could do it. We have all the ingredients we need. I dreamed of this day for so long. The moment you'd come back to life. You can be human again. By using that vast supply of ergo and the arm of God. I just need the final ingredient. The one that holds your memories and your lifespan. Your heart. If you give me your heart, all these trials and tribulations will be over. You have been a brilliant and a good boy. As your reward, I shall turn you into a real boy. Give me your heart, son. Ok,
Okej, nie do końca takiego wyboru się spodziewałem, ale... Dobra, no. Oddajmy. Yes. You are a good boy till the very end. I believed in you. You are the greatest puppet I ever made. We can be happy now. Thanks to you. Thank you. You are such a good boy. Uśmiech, kurwa. Czekaj, co? Okej, to jest zakończenie prawdziwy chłopiec. I to jest to najgorsze zakończenie. Zobaczmy dlaczego, bo... Nie zapowiadać jakoś tak, w sensie no... Pinokio, którym graliśmy, nie żyje. Oczy inne. Chyba upaćkany krwią. This finally feels like family. Thank you for returning, Carlo. Is this truly the future you wanted? Geppetto, ty masz nasrane w bani! Pomiń, od razu, pomiń! I have a final report on the Krat experiment. You certainly took your time, Paracelsus. Your findings? I think we have a new brother. A new type of humanity. So to speak. There are many forms of eternal life. It's intriguing and worth further observation. Noted. And we'll have to get his arm back anyway. I'm counting on it. Expect another report at the next meeting. Paracelsus returning. Ah, and when I return, I will find her. For sure. Another key of ours, Dorothy. Co tu się odjebało właśnie? Czy to był Gianjo? Gianjo to jest ten cały Paracelus? Pokaż mi oczy. Oczy są inne. Jaki... Co kurwa? Which is my command, Sir Carlo. What would you like to do? Your wish is my command, Sir Carlo. Okay.
Okej. Okay. Broken Sakale. What would you like to do? Ja, to w ogóle nie wygląda dziwnie, nie? Your wish is my command, Sir Carlo. What would you like to do? Okej, okay, Polendina, w sensie ciało jest niezmienione, bo to marionetka, ale głos jest inny. No comment na to, naprawdę. Your wish is my command, Sir Carlo. Ej, no bez jaj. Czyli Carlo, ten chłopak, to jest syn Geppetta. I my po tym, jak... Teraz zakładam... Pinocchio, czyli Geppetto chciał jakby wskrzesić Carlo i jak widać w tym zakończeniu, no, udało się. Ale jakby... Dlaczego Carlo ich wszystkich zajebał? Tego oczywiście już nie wezmę, ale na tym save'ie nie chcę. No i tutaj coś mamy, proszę. List Geppetta. Dziękuję, że do mnie wróciłeś, Carlo. Nie ma już we mnie żalu. Twój powód czyni moje życie kwitnącym. Żeby cię uszczęśliwić, zamierzam ustabilizować krat. Domniemywam, że sprawniejsze opanowanie marionetek i zespół petryfikacji przywróci miasto do normalności. Pamiętaj, że musisz uważać na swoje ciało. Choć jesteś organizmem, reagujesz na ergo. Może to dlatego, że ten artefakt był jednym z materiałów. Chyba był jednym z materiałów. Tak czy inaczej, wróciłeś, a to najważniejsze. Czego by nie mówili inni, jesteś moim synem. Nikt już nie stanie nam na drodze, dla ciebie odbuduję krat. Okej, trochę z lagiem się to pojawiło, ale dobra. Do tego czasu czekaj bezpiecznie w hotelu twój ojciec, któremu zależy na tobie najbardziej na świecie. Chyba nie do końca. Nie powiem. Ciekawie się to prezentuje. Ale naprawdę mroczne jest to zakończenie. A i patrzcie, w ogóle teraz się właśnie skupiłem. Mamy krótkie włosy, nie mam tych długich. Okej, okay, i teraz jak będę usiądę tutaj, to co? Będzie opcja na nową grę? Tak, uruchom ponownie. Czyli nowa gra plus. Okej, okay, ale to jest pierwsze zakończenie, to mroczniejsze. Czyli to, którego my absolutnie nie chcemy realizować. Ale właśnie, też szybki check. Mamy tę rękę Boga? No niby mamy, ale z tego, co tam powiedział Gianger, czytaj Paracelus, czyli jakiś legenda alchemików, który nas robił wała cały czas, to ręka Boga, oni będą chcieli ją odzyskać. Do czego to dojdzie? To jest dobre pytanie. Dobra, ja w takim razie czytuję save'a do poprzedniego tego, a my widzimy się za moment w tym samym miejscu, gdzie przed chwilą byliśmy, czyli tam... Dobra, jesteście z wami już po cięciu. Dobra, zobaczmy, jak wygląda pochłonięcie Ergo Bossa. Tak z ciekawości, bo mamy... Okej, okay, nie wiem, czy jest jakaś różnica między Ergo Bossa a Klejnotem. Czy tam... Nie, tak, Klejnotem Ergo. Zobaczymy. Dobra, no to teraz odmówimy od Pegasusa. Give me your heart, son. Nie. I believed you were a good boy. But you insist on breaking my heart. Well, I suppose Carlo was mischievous. It seems you inherited his personality instead of his memories. But a father always looks after his children. Even naughty ones that must be punished, like you. In my own way, I grew to love you. After all, you're the puppet who would bring my son back to life.
I'm disappointed in you. Co, będziemy się z nim napierdalać? I didn't mean for this to happen. I believed you were a good boy. If you refuse, then I'll have to retrieve it myself. Oh! Ciekawe. What the fuck? My son. Co to jest? You can become a real human. Come to me, my son. I never bound to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memory. I know you had gone astray, you troublesome little puppet. Ja mam pytanie, czym jest ta bezimienna marionetka? Bo to literalnie wygląda jak ludzkie ciało, tylko z modyfikacjami. Your freedom is not for you, but Carlo. Czekaj. Ale czy może my faktycznie walczymy z Geppetto teraz, a nie z tą marionetką? Bo ona nie wygląda na światową, ona wygląda się była kontrolowana. If you can't find those memories, I'll make you into a real human myself. Shut up! Dobra, co? Druga faza? Czy koniec? Cięcie. Druga faza. Okej, okay. Tylko teraz How faktycznie będzie. You're just a puppet. Nothing more. Ty, jak Jone? Jak Jone z tym wyjechał teraz? No kurde, akurat z tego wyskoczył. To jest coś już innego zaczęła gadać. Jakieś nagranie było. Ej, znowu! Wspomnienia są. Dobra, ale jakby nie, teraz ta melodia to działa na działa. Walczy sama. Jakby zerwaliśmy. Your someone doesn't give up. Zerwaliśmy jakby kontrolę Geppetta. Więc teraz na pewno walczymy z tą marionetką. Samo. Ej, zaraz tu jakoś nic się na odwalić. Maybe this is the world.
wątpiłem przez chwilę, wiem, czy ja go, czy to ja wyleciałem, czy on. Taka wczuta by... Taka mi wczuta teraz weszła. Dobrze. Leczenie. Mamy ją, mamy ją. Okej. Dobra, szybka wymiana, szybka wymiana. Dobra, nie warto, nie ma kiedy. Nie ma kiedy tego zmienić. Dobra, podbijmy jeszcze bardziej. No kurde, nie zdążyłem. Dawaj. Come on! Jest? Jest! Dobra. Pierwsza marionetka. Ale tak... Ale pierwsza? Co jest? O! Zasłonił nas! Where are you? Going to destroy Carlo's heart. Chciałeś. O kurde. To nie jest Pinokio. Ta bezmienna marionetka, to jest Pinokio! To kim nie graliśmy przez całą grę? No. You're just a useless puppet. Lies of... I o co w tytule, skoro nie kłamstwa Pinokia? Uwolnij się ze sznurek marionetki. Sznurków, przepraszam. Tak, out. Zobaczmy, co w takim razie będzie, jak... Teraz pogadamy, bo teraz oczywiście tylko Geppetto nie żyje. Zobaczmy, co teraz się zmieni. You have been such a great help to Master Vanini. I will do my best to be of assistance in return. Okej. Ale nic nowego nie masz. Dobra. As always, I stand ready to appraise the value of collectibles, such as marks or commemorative coins, that you discover on your adventures. Czekaj, serio? Ten dialog powinien się odpalić chyba wcześniej. Czemu mi się on na sam... Czemu na sam koniec mi się dopiero pojawił? Chyba, że się pojawił, ale nie pamiętam, że się pojawił. This great disaster, the Krat crisis, has left no one unaffected. But it's over now. Thanks to you. We are all in pain. We're all hurting. But now it's time to begin healing. I will do everything I can to help. Together, compagno, I think we really can make Krat, if not the entire world, a better place. You're always welcome here, friend. How can I help?
Dobra, tu już to samo. Gienia, powie coś nowego. So much has happened. It's bewildering. But it feels like there is hope. Even here in godforsaken Krat. It's all because of you. So thank you. Though I suspect you haven't told me everything. I just want safety for everyone at the hotel, at least. That's why I should make sure you're well armed. If you need anything, just ask. Okej. No, z Sofią to raczej nie pogadamy. Welcome to Hotel Krat. Holendina to już jest w defaulcie, tak jak się ustawił wcześniej. Hugo. What? Hej? Oh, did I scare you? It's me, Hugo. This whole thing has inspired me. I'm going to try to be the Alidoro of a new generation. I will also keep looking for the relic's true owner. Check in with me anytime. No bo myślałem, że jakiś glitch, ale nie, dobra, on po prostu się też ogarnął w strój Alidora. Chociaż dlaczego ma dokładnie te same bronie, tego nie wiem. Tylko myślałem, że jakiś glitch, a może ten, że ta papuga wróciła, znaczy ten papug nie, jakoś wskrzeszony wrócił i coś tam, ale nie, dobra. Dalej jest Hugo, tylko w stroju właśnie Ogara. A great weapon calls for a great... Sorry, no pronouncements aren't my thing. As always, prove that you're worthy. Dobra, i co możemy zdobyć za ergo tej marionetki? A, przecież to wykorzystałem. Dobra, czekaj. Ergo bezimiennej marionetki. Dobra, czekaj. Najpierw przeczytajmy w ogóle, o co chodzi. Być może o co chodzi. Przeczytajmy. Pozyskaj 20 tysięcy ergo. To w ogóle wygląda, jakby ktoś wziął taki kokon z pajęczyny i wsadził ten dookoła ergo, obtoczył i potem cik, nią, i tyle, nie? Tak to wygląda z mojej perspektywy. Ewentualnie jak oko, ale raczej to nie jest oko. Ta nienazwana marionetka była pierwszym dziełem starca wyposażonym w napęd P. Niestety, niezbyt wydajnie wykorzystywała energię Erga i do tego robiła to w bardzo destruktywny sposób. Właśnie dlatego nie została wybrana na ciało chłopca i trafiła pod klucz. A great weapon call. Ja, nie, to był Pinokio, jak nic. Zobaczmy, Ergo bez zmiany ręki. Całkowita odporność na wszystkie związane z atrybutami zmiany stanu. W sensie rozumiem na porażenie i tak dalej, tak? Nie wiadomo, czy bezimienna marionetka była obdarzona ego. Wszystko dlatego, że jej siłę ognia zwiększono przy pomocy licznych rdzeni zawierających skoncentrowane ergo. Gdyby ta marionetka mogła odczuwać tylko jedną emocję, byłaby to nienawiść. No, raczej tak. I dowód człowieczeństwa, czyli broń tej marynetki. W ogóle jak wielkie nożyczki. Włączone cięcie i miazga. Kupmy to. To za chwilę sobie wypróbujemy. Olbrzymie nożycowe ostrze używane przez bezimienną marynetkę. To obosieczny miecz. Może kogoś pozbawić wolności, bądź mu ją ofiarować, przyczyniając sznury manipulacji. Marynetki mają swoje sznurki, ludzie zaś swe sznurki odcięli. Chłopiec dokonał wyboru. Stał się człowiekiem. Okej. Próbujmy to. Nie będziemy oczywiście wykonali dokładnie takich samych kombosów jak ta marionetka, ale... Szczerze, zobaczmy jak się tym walczy. Zobaczmy. Chyba krytyki mi dają. Się wydaje, bo takie właśnie dupnięcie, o, tak jak przed chwilą, to znaczy, że wszedł cios krytyczny. Dobra, zobaczmy. To. Dobra, czekaj, co ja tym zrobiłem właściwie? Miazga. Tymczasowo zwiększa szansę na kryta, okej. No, wygląda intrygująco. Chociaż bardziej sądziłem, że tak rozdwoimy i będziemy tak lecieli, nie? Z dwoma takimi ostrzami. Niestety, nie bardzo. Teraz atak.
Okej. Okay. To było spoko. Dobra, nieźle. To tyle jeśli chodzi o broń. A teraz zobaczmy, czy coś jest nowego tam u Geppetta. Ja teraz... Proszę, czemu to się świeci? Doskonały utwór w hotelu Krat. Proszę, taki secret achieve, powiedzmy. Czy to jest zasadne tylko kiedy wszyscy żyją, czy po prostu jako endgame to jest? Bo nie patrzyłem to jako Carlo. Nie przyglądałem się temu pianinu, więc może wtedy też mogłem to zagrać. Who knows? Okej. Okay. No to teraz co? Po raz trzeci wychodzę i po raz trzeci lecę na dół, ale teraz będziemy mieli po pierwsze nową broń, więc myślę, że ją sobie wypróbujemy i będzie taka jakby walka bonusowa. Tylko może zacznę... Chociaż... Właśnie, może być coś nowego? Dobra, nagram całą walkę i jeśli coś się nowego pojawi, jakieś nowe dialogi, to je wam pokażę. Jeśli nie, no to widzimy się po prostu za chwilę na końcu walki. Dobra. No i mamy to. Jaka jest różnica? Zasłonił nas tak czy siak. Were you going to destroy Carlo's heart? Płaczemy! I'm sorry. Już myślę, że znowu powiesz, że jesteśmy tylko bezużyteczną marionetką, ale nie, zauważył, że płaczemy. Jest różnica. I to jest tyle, czy coś jeszcze? Coś jeszcze mamy.
Okej, żyjemy. Czy zmajstrowaliśmy właśnie Sophie nowe ciało? It's so good to see you. No, ej, ale fajne. Powstanie Pi. I have a final report on the Krat experiment. You certainly took your time, Paracelsus. Your findings? I think we have a new brother. A new type of humanity, so to speak. There are many forms of eternal life. It's intriguing and worth further observation. Noted. And we'll have to get his arm back anyway. I'm counting on it. Expect another report at the next meeting. Paracelsus returning. Ah, and when I return, I will find her. For sure. Another key of ours. Dorothy. Dobra, na razie anuluj. Zobaczmy, co teraz się zmieni. Hotel dalej oczywiście rozjebany. Ale nie ma co się dziwić, skoro minął chyba ledwie... Ja, dobra, czyli to jest bez tego. Może nie bez znaczenia, tylko bez zmian. Jeśli chodzi o to drugie zakończenie z tym ocaleniem. Czyli po prostu albo jest ocalenie, ale z tego zrywamy sznurki, albo jest ocalenie i jesteśmy człowiekiem. No, tak mi się wydaje bynajmniej, no ale chyba tak. Myślę, że można śmiało stwierdzić, że nasz bohater aktualny, który nie może być Pinokiem, bo Pinokio to musiało być, to jest właśnie ta bezmienna marynetka, to jest właśnie Pinokio. Kim my graliśmy całą grę? Nie mam bladego pojęcia. Ale kto wie, może do tego dojdę. Okej, mamy coś do wzięcia. List niebieskiego motyla. Dziękuję za nowe życie. Trzeba nieco więcej czasu, by ludzie dowiedzieli się, że marionetka napędzana Ergo może na nowo ożyć i stać się innym rodzajem człowieka. Dopóki tak się nie stanie, nie wracam do hotelu i zamierzam zostać tutaj. Kataklizm Kratu dobiega końca. Wciąż jeszcze jednak mierzymy się ze skutkami zespołu petryfikacji i działań marionetek. Proszę ulecz rany naszego ludu. To tobie zawdzięczamy wolność. Ogromnie ci za to dziękuję. Jestem ci wdzięczny za uwolnienie. Od sznurków, które mną kierowały. Okej. Okay. Dobra, tutaj coś nowego? Czy dopiero w nowej grze plus może coś się pojawi? Nie, tutaj dalej 5 faz, wszystko jest. O. Kurde, ale my tam Geppetta zostawiliśmy? Na tamtej arenie, czy jak? Kurde, aż sprawdzę teraz, nie? Pod otchłanią, tak się nazywa ten Stargazer. Chociaż nie wiem czemu pod, bo de facto to jest jakby wy otchłani. W pewnym stopniu. Znaczy stopniu, w pewnym sensie. Zobaczmy. Jest tutaj? Nie. Nie ma ani bezmiennej marynetki, ani nie ma samego też Geppetta. O, czekaj. Nie. Tak myślałem, że może jakiś grób albo coś, ale nie. No kij wie w sumie, co się z nimi stało. Ale przy dobrych wiatrach może wykopaliśmy Geppetto grób i go pochowaliśmy. Trochę mi się w to nie chce wierzyć. Ale dobra. Zakończenia ogarnięte. Gra ukończona. No to cóż, mi się przyszło tylko i wyłącznie z wami pożegnać. Tak więc ode mnie to będzie tyle. To był
To była naprawdę świetna seria, jak każdy Souls-like uwielbiał tego typu gry. Jak mówiłem, ogólnie bawiłem się zajebiście. Ja oczywiście przejdę sobie grę jeszcze raz, żeby zdobyć wszystkie pozostałe rzeczy. No a my widzimy się na ewentualnych rozkminach lorowych z mojej strony, jeśli chodzi o właśnie Lies of P. Ale póki co, ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale na Zagrajmy Wy na kanale. Jakoś skończyłem Lies of P, to myślę, że chyba nadszedł czas na Dark Souls 3. Tak więc, bez mędrego przedłużania, do usłyszenia w kolejnym materiale Zagrajmy Wy na kanale. Cześć!